Szkolenie z jakiej gliny jestem jest poświęcone umiejętności radzenia sobie z temperamentem własnym oraz z temperamentem drugiej osoby. To jest szkolenie, podczas którego uczymy ludzi, jak rozpoznać swój własny temperament, wzór zachowania, emocje, które się budzą w różnych sytuacjach oraz jak radzić sobie z emocjami drugiej osoby. No, w wypadku osób niepełnosprawnych, które uczestniczą podczas tego szkolenia, jest to ewidentnie umiejętność potrzebna, ponieważ tam dodatkowo u osób niepełnosprawnych, oprócz zwykłych trudności życiowych, pojawiają się trudności związane z własną niepełnosprawnością, a więc pewnego rodzaju emocje pojawiają się częściej niż u innych ludzi. I ta umiejętność, żeby rozpoznać swój wzór reakcji emocjonalnej, pomaga im łatwiej zarządzać, łatwiej wpływać na to, w jaki sposób radzić sobie z tymi emocjami. Można uczyć ich, jak lepiej sobie radzić ze swoimi emocjami. Również na tym szkoleniu mamy osoby, które żyją lub kontaktują się z osobami niepełnosprawnymi i dla nich to są też narzędzia, których celem jest doprowadzenie do tego, że im będzie łatwiej z tymi osobami. Czyli oni wiedzą, że osoba na przykład, która jest cholerykiem, będzie reagowała o wiele większą frustracją, kiedy nie będzie mogła osiągnąć jakiegoś celu, niż człowiek o innym stylu temperamentu. Dla osoby niepełnosprawnej to jest narzędzie, żeby wiedzieć, że oto teraz nadchodzi sytuacja, w której ja będę miał możliwość, czy będę miał predyspozycję do tego, żeby zareagować gniewem, a dla osoby, która z taką osobą współpracuje, czy która prowadzi osobę niepełnosprawną, jest to narzędzie do tego, żeby wiedzieć, jak sobie z cholerykiem w takiej sytuacji poradzić. Pod względem temperamentów osoby niepełnosprawne nie różnią się od osób zdrowych. Jestem tutaj z moją żoną Gosią. Są to warsztaty dla małżeństw. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Prawdę mówiąc, ja nie chciałem tutaj przyjechać, ale żona mnie namówiła i dlatego też tutaj jesteśmy. Jestem też osobą niepełnosprawną. Nie chciałem tutaj przyjechać właśnie dlatego, że jestem niepełnosprawny. Jest to dla mnie problem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że również osoba niepełnosprawna, która ma problemy zdrowotne, może wziąć udział w takich warsztatach jak te tutaj, teraz. Ktoś jest sangwiniczno-choleryczny, to oni gdzieś się tutaj ze sobą spotkają, ale małżonkowie, czy tam narzeczeni, ludzie się zakochują w sobie znacznie łatwiej na zasadzie właśnie tutaj przekątnych i przeciwieństw. Co może melancholika urzekać w sangwiniku? Towarzyskość, tak? Sangwinik może być dla melancholika taką bramą do ludzi. Co jeszcze? Otwartość, pozytywny optymizm. Na takiej zasadzie, że sangwinik zawsze powie, będzie dobrze, damy radę. Tak? Czego melancholikowi może brakować na starcie? Co sangwinik, w czym się sangwinik może zakochać, jeśli chodzi o melancholiczność? Myślenie, dokładności. Czyta instrukcję do końca, nie? W ogóle czyta instrukcję. Umowę z bankiem. Zobacz, to są niebagatelne rzeczy, tak? Zawsze było niebo, żeby zawsze był pokój, żeby zawsze było światło,
żeby zawsze mieszkał w nim Bóg, żeby to było mieszkanie Boga, nasze serce. I teraz jak będziemy tańczyć, jak będziemy pokazywać te gesty, to proszę, żebyśmy właśnie w taki sposób, z taką intencją te wszystkie gesty wykonywali. Dobrze? Odpowiedź jeszcze poproszę. Tak. Tak. Janek tak. Super. To Janek tak będzie tańczył. Jak będziecie kiedyś występować przed ludźmi i będziecie chcieli być wiarygodni w tym, co robicie, to koniecznie musicie się uśmiechać. Bo bez uśmiechu to możecie robić najpiękniejsze rzeczy, ale to wcale ładnie nie wygląda. Także mam do was ogromną prośbę, że jak dalej będziemy tańczyć i się będziemy uczyć i się będziemy modlić, to żebyście się szeroko do nas tutaj uśmiechali, dobra? W życiu każdego z nas jest coś takiego, za co możemy być Panu Bogu wdzięczni i za co możemy Mu dziękować. I teraz zatańczymy jeszcze raz tą pieśń. Proszę, żebyśmy wybrali sobie taką jedną rzecz, za którą w tej pieśni będziemy chcieli Panu Bogu podziękować. Tak wyjątkowo. I proszę, żebyśmy włożyli teraz całe serce w ten taniec. Dobra? Dobrze? Każdy robi 3 kroki do tyłu. 1, 2, 3. Świetnie. I teraz zadanie każdej strony polega na tym, żeby zapamiętać, w którą stronę mamy wykonać gest. Każdy pamięta? To spróbujmy. Jaki jest refren? O, niebo jest w sercu my. Jedna strona ewangelizuje drugą, a ta strona ewangelizuje tą stronę. I teraz, znaczy... Dobra. Chłopaku. Ty myślałaś?